Otóż głowa to przedsionek serca, brzuch to komora. Bodźce elektryczne normalnie przewodzone są z góry na dół tą właśnie ścieżką. Ale co się dzieje czasami? Czasami ta część jest podzielona na dwie drogi. Drogę wolną i drogę szybką. Bodziec elektryczny, wpadając na drogę wolną, schodzi na dół i drogą szybką wraca do góry. I w ten sposób się rozkręca częstoskórz, pobudzając równocześnie przedsionki komory, dając objawy. Co jest rozwiązaniem? Ablacja i wyeliminowanie tej drogi dodatkowej, wolnej. Wtedy z powrotem mamy jedną drogę przewodzenia bodźców z przedsionków do komór i nie mamy objawów częstoskurczu.